Ho, siema ludziska. Witam was w kolejnym odcinku z serwera MyDreams.pl. No jak widzieliście, ostatni odcinek był taki bardziej trollowaty. Nie wiedziałem w ogóle co nagrać. Bo nagraliśmy z Piotrkiem, powiedzmy, że tak powiem, byle co, no ale dobra. Co tutaj ogólnie z tego skybloka nagrywać? Jeżeli miałbym coś nagrywać, to chyba tylko jakiekolwiek odcinki, na których będę budował coś na tej wyspie, na których coś powstaje, ponieważ tak naprawdę nie wiem co tutaj nagrywać. Ogólnie wszystko praktycznie znacie, a żeby te odcinki nie były takie nudne, to wolałbym, żeby ktoś w tych odcinkach razem ze mną występował. Tylko fajnie by było, jakby ktoś ze mną cokolwiek budował. Nie wiem właśnie co tutaj robić, bo nie wiem, mam dodanego pieska i Piotrka, no ale nie wiem czy wiecie, oni w ostatnim czasie nie grają zbyt dużo. Prawda piesek? Wiem, będziesz zaraz skomentował. Ty teraz no life już trochę w Star Wars, o ile się nie mylę, pamiętam, mówiłeś? No, a ja tutaj będę zmieniał nasz magazyn. Wcześniej tutaj jeszcze zostały pozostałości z tego starego. Ja tutaj będę chciał wybudować coś innego po prostu, żeby tutaj jakoś tą moją wyspę, czy tam bądź naszą wyspę trochę urozmaicić. No, ale tak naprawdę jeszcze nie wiem, co będę budował. Tu jeszcze nic się nie dzieje. Na razie wszystko po staremu, a będę tutaj chyba zrobię tutaj, dokończę w końcu tą farmę, ale tak mi się nie chce, dosłownie nie chce mi się. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ja myślę, że zabiorę się tutaj do roboty, żeby tutaj jakoś cokolwiek wybudować, chociaż powiem wam, ta budowa nie będzie gotowa od razu, ona nie będzie gotowa już w tym odcinku, ponieważ zajmie mi to dużo czasu, nie? Także nie wiem. Zacznę się tutaj rozbudowywać. Kurczę, nie tak to miało być. Na początku sobie przeciągnę taką linię, bo chcę zrobić coś podobnego. Oła. Lol. Może zanim ja, żebym tutaj nie wpadł, to ja sobie tutaj to zatkam drewnem. Bo jeszcze raz tam wpadnę. Chociaż nie wiem, czekajcie, tutaj tak i tak nie miało tak być. Tu będzie powiedzmy taki zakamarek, gdzie może jakiś enchant schowam. Albo jakiś pokój na awk. Czy coś w tym rodzaju. Dlatego też nie chcę tutaj całkowicie zamurowywać. Zobaczymy co tutaj ogólnie będzie, nie? Czekajcie, co to miałoby być? No! Jak widzicie, tutaj te slimebale strasznie wkurzają. Wręcz. Nie chcę tutaj przeklinać. Ale w ogóle bardzo się cieszę, że Kenar w końcu wyłączył creepery, czy nie wiem kto to zrobi. W każdym bądź razie dziękuję wam za to. Ułatwicie wielu graczom dzięki temu granie, bo tak naprawdę to tak denerwowało, jak już wspominałem wcześniej, 1000 razy, że dosłownie grać się odechciewało. Czekajcie, jakby to teraz to zrobić tak, żeby było mniej więcej podobnie jak z drugiej strony. Czy tak to było? No, powiedzmy mniej więcej, że tak, podobnie. Będę musiał tutaj zrobić wszystko po kolei, ale wiecie, to jest takie nudne, jeżeli będziecie patrzeć, że ja tylko tutaj buduję, no ale cóż. Chcieliście taki odcinek, bo się pytałem, czy będziecie to oglądać. Niektórzy powiedzieli, że będą, dlatego też nagram jakiś odcinek, w którym będę cokolwiek tutaj budował. Tutaj wszystko będzie pozmieniane, podłoga wymienię. Poozdabiam trochę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało później. Póki co, o, macie taki surowy materiał tego wszystkiego, że tak powiem. Dam taram taram, to zrobimy sobie tak. Bo crafting będzie potrzebny jak najbardziej. Tutaj kupiłem sobie sporo drzewa, żeby cokolwiek tutaj zabudować. Czekajcie, tutaj też mogę w sumie tak zrobić. Ale tutaj już czemu tutaj nie pasi, a tam pasi? Czekajcie, my tutaj mamy. A, dobra, teraz będzie pasowało. O. Jest git. Ogólnie tutaj chcę zrobić, powiedzmy, tutaj ma być powierzchnia na nasze skrzynki. A tam będzie, nie wiem, jakieś udekorowane pokoje, to jakiś dom, nie wiem, zobaczymy jak ja ogólnie to zrobię.
Nie mam skilla ogólnie do budowania, nie no mam. Może mam, jeżeli tylko mi się zechce, to będę budował jak wariat. Czekajcie, może tu zrobimy takie wejście, chociaż wejście jest tak. Tutaj ma być główne wejście, no i tutaj ma być wejście do tej naszej spiżarni. Bo niekoniecznie to musi być z tej strony. Tutaj mogę zrobić jakikolwiek basen, jakąś wodę, nie wiem. Coś udekorować, że tak powiem. A... O, dobra, przeciągnę tak. Nie będę tutaj gadał za bardzo, tylko zacznę budować, o. Potem zobaczycie, jak to wszystko wyjdzie. Coś niesymetrycznie wyszło. Bam, dobra, już mamy symetrycznie. Wszystko będę robił praktycznie z drewna. O. Będzie z drewna. Tak. No trudno, musiałem tak. Jak to wygląda? Spoko czy nie spoko? O. Będą powiedzmy, że takie jakby mury, nie? Nie no, tak to sobie wygląda. Trochę nie pasuje tutaj do tego. Tak się bardzo, za bardzo zlewa. To może rozwalić. Wtedy będzie inaczej może, o. Wtedy już inaczej to wygląda. Ale jeszcze mi ten róg tutaj nie pasuje, o. Od razu lepiej. Bam. Nie wiem co tu robić, żeby te wideo nie trwało takie długie. Nie wiem, chyba będę ucinał je, wiecie, bo... Krok po kroku, klocek po klocku, tak... Wow, patrzcie, creeper nic nie zrobił. Zarąbiście. Zarąbiście dosłownie. Jen, te wideo oczywiście będzie z takim małym opóźnieniem. Bo mamy teraz weekend, niedziela, nie? Ale ja sobie te wideo robię już na zaś. Czekajcie, tu zrobiłem tak, tu zrobiłem tak. I tutaj też za bardzo nie pasuje. Nie wiem, będę musiał to wszystko pokombinować. Nie chcę, żeby to wyglądało też wszystko symetrycznie, bo... Nie musi po prostu tak to wyglądać. Trzeba pokombinować po prostu. Na razie i tak będą same kwadraty, potem będę to jako tako wykańczał. A tutaj w sumie wygląda jakby taka brama. Ciekawe, jakbym zrobił fajne wejście na pistony. Ups. No tutaj wcześniej, nie wiem czy widzieliście, było bardzo, bardzo dużo tego obsydianu. Teraz na szczęście tego nie ma. Jakbym włączył teraz ekspiarkę, to by to było masa mobów, ale ją na razie wyłączyłem. Ogólnie będę musiał tutaj przeciągnąć taki guzik na dźwignię, żebym nie musiał się wspinać ciągle tam na górę. Będę musiał po prostu to przeciągnąć jakoś. Tako i tutaj tako. Powiedzmy zrobię to wtedy tak, blok. Dam na ten blok wtedy pochodnię czerwoną, bo to tak się robi, nie? Taki zygzak, tylko oczywiście w złym kierunku to zrobiłem, to tak miało być. O, że na przykład tu blok, potem pochodnia czerwona, potem kolejny blok i tak zrobić... No, takie dojście, co nie? Chociaż głupio będzie to wyglądało, ale cóż, nie chcę mi się ciągle wspinać tam na górę, żeby włączyć, bo tam... Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest ten wyłącznik. No i po drabinie nie chcę mi się w ogóle wchodzić. Tutaj mam nadzieję, że piesek jeszcze wykończy ten nasz kwadrat. Bo tutaj trochę jest zaczęte, tam jest niedokończone, to głupio trochę wygląda, kwadrat taki zarąbisty. Dobra ziomki, ja tutaj może przerwę te wideo i widzimy się może w kolejnym update'cie, jeżeli jak wam pokażę, czyli jak wam pokażę, jak dalej zacznę tutaj to robić, bo tu na razie o, tak to wygląda. Ogarnę tutaj trochę, no i wtedy widzimy się. Myślę, że nie będę wam pokazywał, jak ja tutaj buduję, bo to trochę za nudno będzie. Klocek po klocku, bym musiał zrobić coś takiego jak live, żeby tutaj na live'ie budować, ale w tym momencie, jak wiecie, nie mogę robić żadnych live'ów i nie wiem w ogóle, czy kiedykolwiek będę je robił. Nikt ich prawie nie ogląda. Ostatnio patrzyłem na Twitch. Rzadko kto ogląda jakieś te live'y. Jak już coś, to na takich youtuberów jak ja, chociaż ja to się youtuberem nie mogę nazwać i nawet nie chcę, nagrywam po prostu z czystej przyjemności, jak wiecie.
No, widziałem typka, co ma, nie wiem, 5000 subów, a oglądało go może z 80 osób. To jest bardzo mało. Dobra, ludziska. Ja się tutaj pauzuję i widzimy się przy wykończeniu, bądź, nie wiem, w dalszym kroku tego o tej budowli. Zobaczycie, co tutaj wymyśliłem. Może będzie wam się podobać. Wtedy wam otworzę tą wyspę i będziecie to sobie mogli wszystko obejrzeć, co i jak. Także na razie. Yo, ludziska! Zapraszam was na kolejny odcinek, bądź nie to, że odcinek, powiedzmy taki mały urywek. Jestem, zgadnijcie gdzie. Tak, dobrze widzicie. Szedłem w odwiedziny, powiedzmy, na Skyland.pl, na którym długo, długo już nie grałem. I tak sobie pomyślałem, wejdę sobie i zbuduję sobie byle co na klasiku. Z tego co się dowiedziałem, każdy bądź dużo osób gra na klasiku, na Skyblocku już nie bardzo. Tutaj szkielet chce mnie zabić. Dlatego też chciałem zobaczyć, co w ogóle tutaj się dzieje, no ale jak widziałem, to na tym serwerze tak naprawdę dużo nic się nie zmieniło. Ja tylko weszłem tak okazyjnie, przy okazji sobie coś zbudowałem tak na szybkiego. Taką moją chatkę, puchatkę. Jeżeli ktoś chce tutaj mieć tą działkę, zaraz pisać, oddam, dodam. Bo ja tutaj nie będę długo grał. Ewentualnie mogę się logować, aby wam tutaj nie zniknęło. Ciekawe, czy tutaj jest wolne. Nie, niestety te działki są wszędzie pozajmowane. I to jest właśnie jeden minus tego Skylanda. Że każdy buduje sobie działki. A ten... Znaczy zajmuję sobie działki, a na nich nic nie buduję. Tak jak na przykład tutaj co, trochę trzciny, trochę tego czegoś, dyń i boża itp. A nic dalej nie robicie. Dlatego też uważam, że to jest bardzo nudny serwer. No może serwer nie jest nudny, ok. Serwer jest jeden z fajniejszych, na który grałem. Tylko że... No mi się nie chce tutaj grać, tak szczerze mówiąc. Nie mam z kim tutaj grać. Nie wiem, Skyblock, Classic, wszystko to jest takie, gdzie się zwiąże tylko z budowaniem. PvP też już mi się znudziło, tak naprawdę nie wiem, co tutaj grać tego Minecrafta. Wszystko jest takie nudne. Obecnie będę ćwiczył sobie tylko chyba parkura na tamtym serwerze, bo... A potem dopiero PvP, jak będzie komp. A tak, na razie chyba będzie... Parkur. Idę na spawna. Zobaczymy. Ciekawe, czy ktoś mi... Ciemka. O, że napisał. Ciekawe, czy ktoś mnie jeszcze pamięta. Chyba nie. O, Mateusz? Odpowiadają. Chomik. Lol. O, Jawelcraft też tu jest, o. On to gra chyba cały czas tutaj, to nieźle. Bo zmienili trochę arenkę, inaczej to było wcześniej. Tak, gram jeszcze na My Dreams, to jest tylko takie wideo. Powiedzmy na spontanie, że tak powiem. Nie idę tutaj, bo tutaj mnie zabiją. Tutaj grają zdecydowanie na tych haksach. Kuzunni, czy nie wiem, jakie teraz są aktualne te haki. A już myślałem, że to Maciek. A to Maverick, raz, dwa, trzy. Masz mieczyk. Chcesz ziomek? Ciekawe, czy ktoś podniesie. O, podniósł. Masz łuk bez strzały. Nie, ma strzałę. Yo. Jednego hita na strzałę. Skości go. Czekaj, coś tu byś dodał jak gram. Spoko, ja chcę dojść do wyspy. Jasne, że cię dodam. Ale tylko chcesz grać. W sumie nie jest żaden przymus.
Nie jest żaden przymus. No dobra, ludziska, ja tutaj tylko tak na chwilę wszedłem. O Boże, jeszcze jestem ruda. Idę teraz właśnie na My Dreams, pokażę wam co dalej zrobiłem, bo wcześniej, jak widzieliście, zacząłem budować, a teraz idę tam. Yo. No i jestem tutaj z powrotem, jak widzicie, na My Dreams. Lognę się od razu na Skyblocka. Chociaż nie wiem, gdzie mnie tutaj teleportuje. Tak, teleportuje mnie na mojej wyspie. I od razu żywsze kolory tutaj mamy, bo zmieniłem biom na dżunglowy. O wiele ładniej jest. No i jak tutaj widzicie, zrobiłem taki oto kwadrat, w którym znajduje się póki co na razie magazyn, który niestety jeszcze muszę posortować. Tutaj mamy pełno skrzynek, pełno śmieci, że aż mi się nie chce. Żygam tym, jeszcze moje całe EQ jest zawalone. No ale cóż, takie to oto nasze następne będzie zadanie. A tak, ogólnie chciałem zobaczyć, jak się ma topka, bo widzę, u mnie się nic nie zmienia, u innych cały czas rośnie, dlatego też nie wiem, what the fuck. Chociaż tak naprawdę o tą topkę nie gram, ale widzę, że u mnie praktycznie stoi w miejscu, pomimo to, że ja coś buduję, coś robię, bloki stawiam. Nie wiem. A teraz oprowadzę was po tej krótkiej kwadratowej chatce. Tutaj póki co enchant, wszystko będzie tutaj do dekoracji. Mamy fajny balkonik, z którego można nawet wyskoczyć sobie. O, można iść prosto do netheru, albo na nether. Bam. Chociaż na razie przejść nie chcę. Kurczę, jeszcze muszę teraz zasuwać tą samą drogę jeszcze raz. Creeper tam. Ogólnie to patrzcie, możecie stąd, może stąd zacznę. Można sobie iść na takie jakby taras na dachu. Creepery, jak widzicie, nic nie robią, dzięki Bogu, jak już wspominałem. Tutaj jeszcze te skrzynki to tylko były potrzebne do budowy, one potem znikną. Gości też nie potrzebuję, kurczę. Ziomek, spadaj. Ej, ogólnie to tam miałem przejście. Zamurowałem sobie je? Nie, gdzie to było? Gdzieś tam było. A, to było z tamtej strony. Wiecie, budowałem to, ale sam się teraz zagubiłem. Szkielet? Nie. O, tu taki mały taras. Nie wiem, co to ma być. Zaraz oprowadzę was, jak to wygląda. Tutaj nóżki zrobimy dla creeperka, ale nie da się. Nie da się. Tutaj właśnie byliśmy. Jakoś fajnie trzeba będzie ozdobić. Ale póki co nie chce mi się samemu. Muszę czekać na pieska i... Może na Piotrka, może oni tutaj coś wymyślą. Tutaj jeszcze parę skrzynek jakieś uwyro, nie wiem. Zobaczymy, co to będzie. Tak to wygląda. Po to, aby mieć jakiekolwiek pomieszczenie. Nie tak, żeby mieszkać na samej takiej wyspie. A najważniejsze jest to, że tu będzie nasz magazyn. O, tutaj tak to wygląda. Już tutaj nieco zacząłem segregować. Tu mamy tak, tak i tak. Nie jest w sumie aż tak ładnie. Ale tak prowizorycznie, jak to na Skyblocka. W sumie nie mam zamiaru budować jakichś fajnych, epickich budowli. Także myślę, w porównaniu do tego naszego kwadrata, to też jest ok. Chociaż kurde, brzydkie to. Nie chciało mi się budować. Jak zacząłem budować, było późno i nie miałem żadnej weny. A poprawiać już mi się na pewno nie chce. To pokładam tu, tam. I tak jakoś to wyszło. A w ogóle się nie przywitałem. Nie przywitałem, lol, sorry. Złe maniery, Peter. Fighter, Peter. O, tak to wygląda z tej strony. Chociaż ta strona mi się najbardziej podoba, bo to cokolwiek przypomina jakokolwiek stodołę. Chociaż też miałem zamiar przenieść tutaj zwierzęca zamiast tych skrzynek, a te skrzynki na górę. Ale nie chce mi się, nie chce mi się. O, mam w ogóle lenie na budowanie. Lenie mam na budowanie. No tak to wygląda, taki krótki update naszej wyspy. A to co to jest? A, to jest koń. Okej, mogę jeździć? Nie mam siodła, kurczę. Niedobry koń. A, tutaj jak... Tu zrobiłem tą maszynę do jedzenia. Pamiętacie, robiłem poradnik o tym. To też sobie zrobiłem. Bo się bardzo nawet opłaca. Też na serwerze... sorry. Zmienili... Sklep. A czym napisem sklepu? Jest trochę głupiej. Patrzcie, jest trochę więcej itemów. Ale tych, gdzie jest zero, jeszcze nic tutaj nie można kupywać, co nie? O, na przykład wełnę możecie sobie kupić. Czemu złota nie można kupywać? Tego jeszcze nie wiem. Jest dużo, sporo itemów, ale które jeszcze nie zostały aktywowane. Patrzcie, żelaza nie mogę kupić. O, to aktywowane jest. Powrócimy. Dużo jest rzeczy. Lodu nie można kupić. Dużo rzeczy nie można kupić. O,
tyle jest fajnych rzeczy, ale jeszcze są poblokowane. Ciekawe, czy zostaną jeszcze kiedykolwiek odblokowane. A jeszcze też trochę gorzej się kupuje, nie? Jak ostatnio. Patrzcie, dajmy na to. Mam tu książki? A nie, to jest strona czwarta. Co by tu kupić, żeby wam zademonstrować? Co mi tu będzie potrzebne? Dajmy na to te książki, nie? Patrzcie, mam 17 tysięcy. Klikam na te książki, potem idę tutaj na to, na Ender Chest. I tutaj mamy... Na tabliczce musimy nacisnąć na przykład na ilość, a na przykład, żeby kupić staka na raz, musimy kliknąć shifta i wtedy nam to kupuje. No ale w sumie nie chcę wydawać teraz 1000 na to, bo mi się nie chce. Ale na przykład teraz jak kliknę Escape, zobaczcie, jak długo się wychodzi z tego sklepu też. Escape, Escape, Escape. Przy czym mnie tutaj pan kolega szkielet nawala. Wszędzie te szkielety. Wszędzie. O, chomik teraz tutaj. I... Czekaj, Island dodaj? Nie, Invade było. Ciekawe, czy mogę. Wysłane. Zostało wysłane zaproszenie. Także jak będziesz, chomik, chciał grać, to graj. Jak nie, to nie! O Boże, ile szkieletów. What the fuck? Inwazja mobów! Skąd ich się tutaj tyle nawzięło? Nabrało. Nawzięło, nabrało, Boże. Coś ten mój miecz jest ogólnie słaby. A tak a propos, jeszcze mam Bacona, będę musiał go rozłożyć, żeby mieć tutaj chociaż jakąś regenerację albo silkę. A tak a propos, jakby ktoś miał więcej Baconów, mówcie, to kupię od was. Muszę jeszcze tu oświetlić. No dobra. Ja tu będę kończył, bo to wideo już tak trwało, które było bardzo długie i nudne. Dobra, a tymczasem zawitamy Chromika na naszej wyspie. Życzę miłej zabawy, a ja się tutaj z wami żegnam. Na razie, holodziska. Yo!